Czołem strażacy! Dziś na progu pamiątki założenia i poświęcenia Kościoła Powszechnego pragnę wszystkich Was jak najserdeczniej przywitać hasłem rozpoczynającego się tygodnia, a zarazem i świątecznego dnia. Pragnę uczynić to słowami, które są zapisane w Księdze proroka Zachariasza w 4 rozdziale, gdzie w 6 wierszu czytam. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Zechciej, dobry Boże, pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Dziś przeżywamy szczególny dzień, kiedy wspominamy chwilę powołania do życia Kościoła Powszechnego. Wszechmogący Bóg mocą swojego Ducha powołał do życia Kościół, którego zadaniem jest realizowanie Chrystusowego Testamentu. Ten testament został przekazany w dniu wniebowstąpienia na Górze Oliwnej, kiedy Pan Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jednakże realizacja tegoż testamentu nie spoczywa tylko, jak niektórzy uważają, na księżach, teologach, katechetach, diakonach. Ale ona spoczywa na każdym wierzącym, każdym wyznającym wiarę w trójjedynego Boga. To my, ty i ja, bracie i siostro, jesteśmy członkami Kościoła Powszechnego, którego kolejną rocznicę powołania do życia przeżywamy. Jakim członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa jestem ja i ty? Czy realizuję Chrystusowe prawo miłości i dobroci? Kościół, a więc wszyscy włączeni w to ciało, winni realizować Chrystusowy testament poprzez swoje życie, swoje zachowanie, postępowanie, poprzez swoją służbę. Moglibyśmy powiedzieć, że ten Chrystusowy testament Kościół realizuje poprzez misję zewnętrzną. To nic innego jak zwiastowanie Ewangelii wśród niechrześcijan. Ale realizowanie tegoż testamentu odbywa się także przez misję wewnętrzną, czyli jest to praca wśród najbardziej potrzebujących, samotnych, wzgardzonych, opuszczonych, schorowanych, biednych, tych, którzy się naprawdę źle mają. To nic innego jak piękna, diakonijna, samarytańska służba. Ale ten testament Jezusa Chrystusa jest realizowany także przez ewangelizację, a więc pobudzanie, rozbudzanie do wiary serca, które ostygły, które zapomniały o pierwszej miłości. To są właśnie zadania, które dotyczą każdego należącego do Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy ja o tym pamiętam? Zgadzam się, że dziś w świecie trosk, problemów, kłopotów i przeciwieństw losu, zabieganym świecie, trudno realizować te zadania. Sami z pewnością nie podołamy. I zdawał sobie z tego sprawę Bóg. Dlatego posłał na ziemię swojego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Mocy, Ducha Miłości. I właśnie ten Duch przypomina nam, jak żyć, jak postępować, jak zachowywać się w niejednej życia chwili. Ten Duch wypełnia nas odwagą i siłą do zwiastowania swoim życiem Ewangelii, do składania świadectwa o głowie tegoż Kościoła, o Jezusie Chrystusie. Tylko czy ja słucham Bożego Ducha?
To trudne pytanie, ale odpowiedź szczera może nas całkowicie duchowo obnażyć. I wówczas zobaczę, że jestem tylko pyłkiem i liściem na wietrze. A to droga wiodąca donikąd. Ale pamiętaj, bracie i siostro, że Bóg daje nam swojego ducha. Ducha odwagi, abyśmy umieli realizować Jego testament. Abyśmy się nie lękali, abyśmy nie obawiali się drwin i szyderstw. Dzięki Bożemu Duchowi to się stanie. Ale co się stanie? Ewangelia będzie zwiastowana wszelkiemu stworzeniu. Pozwól, aby Boży Duch Cię prowadził. Czy naprawdę tego chcesz? Jeśli jest takie Twoje szczere pragnienie, to zawołaj starochrześcijańskim hymnem Veni Creator: przyjdź Duchu Święty, Stwórco, przyjdź do serc swojego ludu wnić. Racz łaskę na swe rzesze zlać, by mogły się Twoimi stać. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże i Ojcze, chwalimy i wielbimy Cię, że wypełniłeś serca nasze mocą Ducha Świętego i zgromadziłeś lud swój w Kościele Syna Twojego. Prosimy Cię, wysłuchaj prośby naszej od Ducha prawdy, mocy i miłości, abyśmy przez Niego mogli zostać wdrożeni w służbę ku chwale Twojego świętego imienia. Aby przez Niego cały Kościół został odrodzony w wierze i miłości. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Życzę dobrego świętowania, dobrego przeżywania, spotkania z Jezusem Chrystusem poprzez zwiastowane Boże Słowo. Drodzy strażacy, dobrej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Pozostańcie z Bogiem.